Ostatnia prosta przed niedzielnymi wyborami i ostatnie próby zdobycia głosów. O takie zabiegał dzisiaj Szymon Hołownia, który na rynku w Katowicach spotkał się z mieszkańcami. Te wszystkie rzeczy złe, które dzisiaj dzieją się wokół Ślązaków, kiedy ze Śląska wyjeżdżają, a słyszymy o nich, czytamy w mediach, są absurdalne, nie powinny mieć miejsca. I dobrze, żeby i kandydat na prezydenta, i inni uczestnicy życia publicznego wskazywali, że nie możemy dopuszczać do zachowań, które kogokolwiek dyskryminują. Walka o głosy trwa też w internecie. Sztaby Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego nawzajem wbijają szpilki swoim przeciwnikom politycznym. Taki spot zaprezentował wczoraj prezydent Warszawy. Musimy podjąć decyzję. Co dalej? Jakbyś chciał nas przekonać? No ale nad czym się tutaj zastanawiać? Nie no, to mi się chyba należy. Riposta ze strony Andrzeja Dudy przyszła kilka godzin później. Cześć Rafał. Powiedz, czemu w waszych spotach występują aktorzy? Postanowiliśmy zapytać warszawiaków, co myślą o twoich sukcesach. O, to jest ciężka chyba, dosyć. Ciężki będzie też wybór, który będziemy musieli podjąć w najbliższą niedzielę. A jeśli wtedy wybory się nie rozstrzygną, dwa tygodnie później również.